Ja jestem bardzo za polityką małych kroków. To nieprawda, że działanie jednego człowieka nie może nic dać globalnie. Ponieważ jest nas grubo już ponad 7 miliardów, jeżeli każdy z nas zrobi maleńki krok, to razem to będzie 7-milowy krok. Nie rzucajmy się w ekstremizm, ani nie oskarżajmy sąsiada, ani celebryty, że nie robi wszystkiego, jeżeli robi tylko jedną rzecz. Jeżeli robi jedną rzecz dobrze, to bijmy mu brawo, a sami zróbmy 3. Po prostu żyjmy świadomie, mając świadomość, że każdy nasz krok wpływa dobrze albo źle na środowisko, w którym my sami żyjemy i z którego korzystamy. Zakręcajmy wodę w domu, myjąc zęby. Bierzmy prysznic zamiast kąpieli i to szybki prysznic, najlepiej zimną wodą. Używajmy w ogóle jak najmniej ciepłej wody. Nie lejmy wody w czasie mycia naczyń. Jeżeli mamy nowoczesne zmywarki, to one faktycznie mają obieg zamknięty i zużywają dużo mniej wody. Jeżeli myjemy w zlewie, to myjmy wszystkie naczynia w zbiorniku, którym jest płyn, a później płuczmy w drugim. Ale nie lejmy wody bez przerwy. Wyłączajmy urządzenia na stand-by'u, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy szczególnie, czyli telewizory, radia, odtwarzacze jakieś różne i nie trzymajmy ładowarek w kontaktach, bo ładowarka do telefonu, nawet jeżeli nie ma do niej podłączonego fizycznie telefonu, również czerpie prąd. Jeżeli mieszkamy w bloku, to bardzo dobrze naszemu sercu zrobi, jeżeli sobie parę razy przynajmniej skorzystamy ze schodów, a nie z windy. Bardzo dobrze to świetnie na pupę robi, jeżeli do kogoś nie trafia inny argument. No, rzecz, do którą mam wrażenie, że coraz mniej osób trzeba jakoś specjalnie namawiać i przekonywać do tego, ograniczajmy mięso. Kiedyś, jeszcze w czasach mojej młodości, kiedy było biedniej, ale jak się okazuje zdrowiej, jadło się mięso raz w tygodniu. W piątki się nigdy nie jadło mięsa, ale obiad mięsny, jadło się w niedzielę. Ale mi się wydaje, że właśnie zacznijmy od tych małych kroków. Ograniczmy, nie rezygnujmy, po prostu ograniczmy, jedzmy mniej. W Polsce, która nie jest wcale uważana za jakiś bardzo bogaty kraj, wyrzuca się niewyobrażalne ilości jedzenia. W dodatku nie ma u nas kompostowników, żeby to jeszcze trafiało do kompostowników. W Szwecji się kompostuje wszystko, wszystko co jest biodegradowalne się kompostuje. U nas się to po prostu wyrzuca razem z plastikiem, więc to jest wszystko przemieszane, nie ma w ogóle sensu. Kupujemy za dużo, kupujemy rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne, które są niezdrowe, które są pakowane zazwyczaj w jednorazowe opakowania plastikowe. No po prostu musimy się obudzić też jako konsumenci. Jeżeli mówiąc o tym możemy jakoś ludźmi potrząsnąć, nawet jeżeli oni na początku się oburzą albo powiedzą, że są jakieś brednie, ludzi, którzy nie mają w życiu problemów, to może ich dzieci już pomyślą inaczej, a może oni inaczej spojrzą na swoje śmiecie. Nie żyję zero waste, chciałabym, nie żyję, przeczytałam te wszystkie książki, bardzo to jest trudne, ale staram się cały czas sprawdzać, ile bardzo, bardzo selekcjonuję śmiecie, właśnie selekcjonujmy śmiecie, mówimy o tych ekokrokach. Selekcjonowanie śmieci to jest w ogóle podstawa, ja po prostu sobie nie wyobrażam, że można wyrzucić jakieś resztki chleba z masłem razem z pojemnikami plastikowymi od jogurtu i gazetami. To jest po prostu dla mnie, mi serce pęka, jak patrzę na coś takiego, bo w każdej z tych rzeczy są rzeczy do przetworzenia. Nie trzeba kupować wody w plastikowych butelkach. Przekonałam całą swoją rodzinę, żebyśmy pili wodę z kranu, ponieważ nie byli do końca przekonani, chociaż starałam się przekonać, nawet kupiłam w tym celu zestaw mały chemik, żeby zobaczyć, jak wygląda nasza woda. No nie wygląda wcale tak bardzo źle. No ale faktycznie, żeby wszyscy się czuli spokojnie, kupiłam filtr. No naprawdę te małe kroki chyba może zrobić w tej chwili każdy. Nie wymaga to wysiłku, a już na pewno nie wymaga wydatków. No wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że zdecydowanie mniej wydajemy, jeżeli żyjemy odpowiedzialnie. Właśnie uciekałabym od tego ekologiczni, bo jeżeli to kogoś odstrasza, mówmy po prostu, jesteśmy odpowiedzialnymi mieszkańcami Ziemi. Żyjemy odpowiedzialnie.